dziękuję wam, że przyjechaliście. Widzę z wielką grupą dzieciaków, rodzina, znajomi. Bardzo dobrze to tobie znaczy, cieszę się. Witam was bardzo serdecznie. Jedziemy właśnie na oficjalny Wave Off, czyli cała ekipa jedzie machać. My planujemy machać, śpiewać, śmiać się, dobrze bawić. No i oczywiście mamy oficjalne stroje. Będziemy tam około pół godziny żegnać należycie, tak jak należy, barwami biało-czerwonymi naszego polskiego astronautę. Będzie nas około 70-80 osób, które zostały zaproszone przez ESA i przez Sławosza. I oczywiście wszystko wam pokażemy. Co tylko możemy. Chodźcie z nami. No oczywiście na lekkim spóźnieniu, ale już idziemy. Tam już na dole czeka większość. Zaraz pojedziemy autobusem. A dlaczego jedziemy autobusem? Dlatego, że znowu jedziemy do nieznanej lokalizacji. Jak widzicie, w hotelu się dzieje. Wszyscy się cieszą, wszyscy się bawią. Jest i Gabi, jest i mama. No i cóż, idziemy do autobusu. Autobusy podstawione. Tam jest jeszcze jeden. Jest i żona Sławosza. Rodzina Aleksandry. Są wszyscy. Bawimy się. Zaraz zaczniemy ćwiczyć naszą piosenkę, którą będziemy śpiewać. Ale chyba nie ma głównej prowodyrki w naszym autobusie, niestety. Let's go! I'm superhero! Kamieni! Gdy ogień sięga pod sufit, bo zamiast język się gryźć, wolałem płomienie wpuścić. Masz supermoce, ty gwarantujesz nieprzespane noce, rozpalasz nas tak jakbyś był sam słońcem. Przelazywać 998 998 Go! Sławosz! Go! Poland! Go! Ignis! Go! Action Power! Woo! No! O Jezu, głośniej! Ostatnie przygotowanie. Jesteśmy malowani. Macia sobie daje radę z mamą. Wszyscy się chowają w cieniu, bo za gorąco, ale wszyscy gotowi. Wysiedliśmy, wysadzili nas nie wiadomo gdzie. Ludzie się zaczęli martwić, że to jakiś protest, a to tylko my. Idziemy szukać Sławosza. Mniej więcej tak wygląda nasza grupa. Jest nas blisko 80 osób. Wchodzimy do nieznanej lokalizacji. Szukamy astronautów. Jak widzicie, ludzi sporo, nie chcę nic mówić, ale wszyscy w białym to nasi, także chyba nasza reprezentacja tu największa. Wszyscy czekamy, aż przyjdą astronauci. Jeszcze nie wiemy, jak się tu dostaną, ale tutaj będzie dla nich miejsce. I was feeling okay in the morning, but looking at you guys, you know, the mood just changed. Thank you so much. This is fantastic. I will leave the space. I would go. Thank you all for coming out. I'd like to welcome mission specialist Sławosz Uzdanski-Wiśniewski. Yeah, no, I wanted to thank you as well, like, for all of you being so, you know, so many people from, I can see Poland, I can see ESA, yes, I can see the States and the Netherlands being represented there, I can see... Thailand! Yes, Thailand as well! I can see some CERN people there, so Switzerland, so, yeah,
Let me maybe switch to Polish and say some words. Dziękuję wam, że przyjechaliście. Widzę z wielką grupą dzieciaków, rodzina, znajomi. Bardzo dobrze to dla mnie znaczy. Cieszę się, że tutaj jesteście. I nie mógłbym być bardziej dumny z tego, że mam taką reprezentację i taki ogromny support z waszej strony. Także dziękuję wam wszystkim bardzo. Dziękuję. Brawo! A super może! I gwarantuję nieprzespane noce. Bo za to można posłatyć pogrodę. Tylko lecą szyby z okien, lecą szyby z okien. Mam super moce. Go! Słabość! Go! Polem! Go! Inim! Go! Akcją Pol! Były występy węgierskie, induskie, oczywiście tańce indyjskie bardzo nam się podobały. Jednak nie da się zaprzeczyć temu, że grupa popierająca Sławosza była najliczniejsza, najgłośniejsza. I Sławoszowi bardzo się podobał nasz występ. Mamy nadzieję, że astronautom podobały się wszystkie występy i czują się należycie przygotowani i zagrzani do misji Axiom 4. Four countries, three continents, you know, billions of people. Thank you so much for coming. This was beautiful. It's a privilege to be part of this. And like Shrek said, go AX4! Spotkanie i po spotkaniu. Nie chcę się tutaj chwalić, ale byliśmy najlepsi, najgłośniejsi. Ten pan też kiedyś poleci w kosmos. I ja chciałam tylko dodać, że byliśmy najbardziej spoceni, bo nas zostawili w słońcu. Ale go, Sławosz! Było warto. Chwila odpoczynku. Ja widzę, że już naprawdę z moim czołem nie jest najlepiej. Ale jestem po prysznicu, więc czuję się świetnie. Teraz idziemy na lunchik, znaleźliśmy fajny bar. No i cóż, zabieramy całą rodzinę. Zaraz wam pokażemy, co będziemy jedli. Później tylko jedno spotkanie, a wieczorem być może uda nam się zobaczyć start rakiety. Znaleźliśmy knajpę, nazywa się Sassy Spoon. Słuchajcie, ma 4,9 i kilka tysięcy opinii. Także zaraz zobaczymy, czy jest dobra. Jak widzicie, knajpa wygląda naprawdę bardzo fajnie. A teraz zobaczymy, jak tam ceny. Ceny raczej już takie wyższe niż w knajpie wczoraj. Przyszedł burgerek. Dzisiaj mamy takie fancy burgerki, więc trzy fryty na krzyż. No ale cóż, będzie jedzone. Tylko Gabi czeka jeszcze na swojego. Dla Gabi tutaj coś specjalnego, czyli jest burgerek z jajeczkiem z awokado. Super. Pojedliśmy, jedzenie dobre, knajpę polecamy, bardzo fajni ludzie prowadzą. Lekko droga, ale poza tym naprawdę okej. Okay. A teraz idziemy się spotykać. Zapłaciliśmy za 5 osób $110. Tak to my idziemy na plażę po nos. Dotarliśmy właśnie na plażę, jest po 23:00 i będziemy oglądać start rakiety SpaceX. Mam nadzieję, że będą super widoki i że zobaczymy jak najwięcej i pokażemy też wam to, co będziemy widzieć. Family jednak stwierdziła, że nie chce czekać ponad godzinę na plaży, skoro mamy do plaży 5 minut, także wracamy do klimatyzacji i wyjeżdżamy później jeszcze raz. Kolejna próba, teraz inne miejsce. Czekamy. Próba generalna przed startem Sławosza. A to tu, popatrz, tak, poszła. Wow. Wow.
Dzięki wielkie za dzisiejszy dzień. Naprawdę bardzo, bardzo długi. Jest chyba po drugiej w nocy. My właśnie wróciliśmy do pokoju i kładziemy się spać. Mamy nadzieję, że ten dzień wam się podobał. Z samego rana wstaliśmy, powitaliśmy Sławosza i innych astronautów, zresztą też było naprawdę bardzo fajnie. Później jedzonko, inne spotkania, no i na koniec start rakiety Falcon 9. No i cóż, teraz trzeba iść spać, bo jutro kolejny dzień pełen wrażeń. Zostańcie z nami, dajcie w komentarzu znać, czy chcecie czegoś od nas wiedzieć. Będzie nam miło, jeżeli dacie nam znać, czy wam się podobało, czy nie. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć! O! O!